Cześć, w tym odcinku zaprezentuję szczypce instalacyjne TriCAD Professional Electric produkcji Wicha. Są to szczypce dedykowane do pracy z kablami okrągłymi. Nie nadają się do kabli płaskich. Odpowiednio uformowany kształt główki umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach, jak na przykład puszki rozgałęźne. Szczypce te spełniają potrójną funkcję. Cięcie boczne. One sobie poradzą z drutem miękkim 4 mm, średnio twardy 2,5 mm, twardy 1,6 mm. Następnie to jest usuwanie płaszcza kabla. Oraz ostatnia funkcja to zdejmowanie izolacji z żył o przekroju 1,5 oraz 2,5 mm kwadratowego. Tutaj mam kabel 3 razy 1,5 mm kwadratowego. W narzędziu tym, które teraz właśnie prezentuję w tej serii, producent zastosował rękojeści dwukomponentowe. Żółte strefy są twarde, czerwone strefy miękkie. Wygięte końce rękojeści zapobiegają ześlizgiwaniu się palców. Główka narzędzia jest chromowana, co zapobiega powstawaniu rdzy. Tym narzędziem możemy pracować z elementami pod napięciem do 1000 V. Prąd przemienny. To tyle w ramach wstępu. Zobacz, jak pracuje się tym narzędziem na poszczególnych kablach. Przygotowałem tutaj kilka kabli o różnych przekrojach. Kabel okrągły 3 razy 1,5, 3 razy 2,5. Kabel ziemny 3 razy 2,5 i na koniec kabel 5 razy 2,5 mm kwadratowego. Na początek kabel 3 razy 1,5, ściąganie płaszcza. Ja tutaj się nie będę bawił, naciskam maksymalnie jak tylko mogę i próbuję ściągać tą izolację. Później pokażę Wam jeszcze, jak sprawuje się to narzędzie podczas pracy przy puszkach instalacyjnych. W tym przypadku będę chciał sprawdzić, czy uszkodzę poszczególne żyły. Tutaj było to pierwsze nacięcie. Jak widać, poszczególne żyły nie są uszkodzone. Następnie kabel 3 razy 2,5 mm kwadratowego. Tu już jest troszeczkę nawet łatwiej. I tak jak ostatnio. Tutaj było dokonane nacięcie. Jak widać, również nie ma uszkodzenia poszczególnych żył. Kabel ziemny 3 razy 2,5 mm.
Również nie uszkodziłem poszczególnych żył kabla. I na koniec kabel 5 razy 2,5. I tutaj, jak widać, również nie uszkodziłem poszczególnych żył kabla. W jaki sposób można by było doprowadzić do uszkodzenia? Słuchajcie, jeżeli zrobimy coś takiego, zaciśniemy i będziemy kręcić. Oczywiście będzie nam bardzo łatwo wtedy ściągnąć. I tu na przykład jeszcze raz. No dobrze. Tutaj było to pierwsze cięcie dokonane. Nie wiem, czy... No będzie na pewno widać to. Są nacięte. Izolacje poszczególnych żył. Tutaj widać, że się nawet świeci. Także doszło do miedzi. Także w ten sposób nie powinniście ściągać tej izolacji, jak pokazałem w tym momencie. Wystarczy raz nacisnąć, drugi i ściągamy. Tak, tutaj przesunę tylko ten kawałek. I tak jak widać, nie ma również uszkodzeń w tym przypadku. Tylko jeżeli będziemy robić właśnie w ten sposób, że będziemy kilkanaście razy tak kręcić, to dojdzie do uszkodzenia. No, tak jak tutaj. Dobrze, a teraz zobaczmy, jak to narzędzie się sprawuje podczas pracy z puszkami rozgałęźnymi. Na początek zupełnie prosta sprawa. W puszce mam tylko i wyłącznie jeden kabel. Umieszczam najgłębiej jak się da. W szczypce naciskam i ściągam izolację. Pozostał jakiś 1 cm izolacji tutaj. Dobrze, a teraz sprawdzę, jak jest w przypadku, gdy mamy dwa kable. A więc, moi drodzy, na koniec postanowiłem nieco bardziej skomplikować całą sytuację. W takiej puszce umieściłem dwa kable 7 razy 1,5. Od razu Wam mówię, że da się to zrobić, ale trzeba maksymalnie zrobić tutaj odstęp wewnątrz, czyli pomiędzy tymi kablami, aby udało się umieścić szczypce. Gdy sobie już wyprofilowałem mniej więcej te kable wewnątrz, spróbuję na sam dół zsunąć moje szczypce. Naciskam raz i spróbuję ściągnąć teraz izolację z pierwszego kabla. No już widzę, że jest nacięte, teraz tylko trzeba zsunąć tą izolację. No widzę, że tu się jeszcze nie poddało do końca. Uff.
Słuchajcie, według mnie w takiej sytuacji najlepiej jest unikać, żeby dwa kable były obok siebie, bo jest naprawdę ciężko. Ale widzę, że się udało z pierwszego kabla usunąć. Oczywiście na sam koniec jeszcze wezmę, wysunę te dwa kable i sprawdzę, czy doszło do uszkodzenia poszczególnych żył. Teraz jeszcze ten drugi. No teraz już jest dużo łatwiej. Tak, tutaj dużo łatwiej poszło. Zobaczcie, od razu zsunęło się. No i tak, wcześniej został jakiś centymetr tej izolacji jeszcze w puszce. No a teraz bardzo ważne, to co mnie bardzo interesuje, czy w tym przypadku nie uszkodziłem izolacji poszczególnych żył. No to zobaczmy. Tutaj było to pierwsze. Dobra, zsuwamy. Czyli tak, tu było nacięcie. Z tego co ja widzę, to nie doszło do uszkodzenia poszczególnych żył. Fajnie. Jeszcze zobaczę na tym drugim. Również nie uszkodziłem poszczególnych żył. Także fajnie. To jest to, co Wam wspominałem na początku. Jeżeli pracujecie z puszkami, to pamiętajcie, żeby nie robić czegoś takiego, że umieścicie i będziecie kilkanaście razy kręcić. Potem suniecie. Bardzo łatwo tą izolację. Ale dojdzie wtedy do uszkodzenia poszczególnych izolacji poszczególnych żył. Tak, w tym momencie. Tutaj widać. Także jeżeli pracujecie z puszkami, pamiętajcie, żeby raz nacisnąć i ściągnąć izolację. Cena tych szczypiec oscyluje pomiędzy 130 i 150 zł z wysyłką. Wszystko zależy oczywiście od tego, gdzie kupujecie i w jakim czasie, bo to wszystko zależy od kursu euro. Można je kupić na przykład na Allegro. Jest bardzo dużo ofert różnych sprzedawców. Odpowiednikiem może być na przykład Knipex 1346 165. Wyglądają bardzo podobnie. Nie wiem jak działają, bo to niestety trzeba sprawdzić, żeby później się wypowiedzieć na temat takiego produktu. Ja kupiłem produkt Wichy z tego względu, że były 30 zł tańsze. No to jest jednak sporo. Jeżeli chodzi o te szczypce, to dam Ci jedną wskazówkę. Jeżeli pracujesz z kablem okrągłym, to staraj się nacisnąć raz i ściągnąć izolację. Nie rób czegoś takiego, bo w ten sposób właśnie uszkodzisz poszczególne żyły, a konkretnie izolację poszczególnych żył, tak jak w tym przypadku. To jest bardzo ważne. W tym odcinku bardzo Ci dziękuję i do następnego razu. Cześć!